wiekiem spada zapotrzebowanie na zysk, a rośnie popyt na święty spokój. Dobry, witam na kanale Emigracja do Szwajcarii. Chciałem przedstawić swój nowy film, ale wcześniej przypominam o subskrybowaniu mojego kanału, komentowaniu filmów, jak się film podobał, łapka w górę i jednocześnie informuję, że uruchomiłem taką funkcję wspieranie kanału, więc jeśli komuś się podoba moja twórczość i chciałby wspierać kanał, zostać wspierającym kanał, to może to zrobić naciskając przycisk wspieraj. A teraz już zapraszam na film. Bilet bije, najważniejszy bilet, żeby otworzyło mi rampę. Byłem w kopie, kupiłem różne rzeczy oraz truskawki. Pierwszy raz w tym roku. Nie wiem, jakie będą. W tamtym roku kupiłem, to były niedobre. Mam takie ani smaku, ani zapachu, jak ziemniaki. Te nie wiem, jakie będą. Powiem może następnym razem. Wyglądają ładnie, ale tamte też wyglądały ładnie. Kupiłem na 50% na promocji, ale tu dzisiaj muszę zjeść takie, jak są na promocji, takie warzywa, jakieś sałaty, takie rzeczy na 50%, to są takie produkty, które trzeba spożyć dzisiaj, najpóźniej jutro, ale najpóźniej, bo to już one już tak długo leżą w sklepie, że za chwilę to zacznie gnić. To jest ostatni dzwonek, że to się jeszcze nadaje do jedzenia, a potem już będzie psuć. To jest truskawki, muszę zjeść dzisiaj. No przyszli nowi pracownicy. Ja pracuję z Węgrem. Budujemy dalej trasy. Przyszedł jeden Holender. Nigdy nie widziałem Holendra w Szwajcarii. Pracowałem z Włochami, z Portugalczykami, z Francuzami, ale z Holendrem jeszcze nie pracowałem. No ale jest, pracuję. Może coś w Holandii nawywijał i postanowił przyjechać do Szwajcarii. Przyszło dwóch Słowaków nowych do pracy. No i poszedłem do nich, tak na bajerę, dowiedzieć się co i jak. A oni mi mówią, o to my tylko na 2 tygodnie tu będziemy pracować. Potem nas biorą na festa. I mówi Słowak, auto dostaniemy. Myślą, o, no nie wiem, to mówi, auto wiadomo, no to jest to jakiś bonus, firma leje benzynę. Jak ktoś ma tam 30-40 kilometrów z pracy do domu, no to tam się te 100 franków tygodniowo uzbiera, no. Jakieś to są pieniądze dodatkowe. Ale się ich pytam, ile będziecie zarabiać? On mi mówi 5700. Ja mówię na rękę. Nie, brutto. Myślę sobie tak. Jak 5700 brutto? 5700 brutto to jest jakieś 4300 na rękę. To ja jak pracowałem na festę, to miałem 6 na rękę. Ale nic im nie mówię. Mówię, dobra robota. O, bardzo dobra. Mówią, remonty ubytowań. No tu wyjaśniam tym, którzy nie wiedzą, że ubytowanie to jest po słowacku mieszkanie. Czyli remonty mieszkań, czyli
jedna z najgorszych robót, jakie są. No i mówię do nich, to nie jest zbyt dobra ta praca, bo to trzeba kuć, mówię, przerabiać instalacje. Nie, mówi, nie, nie. My tylko będziemy przewody ściągać, a kuć i tam rurki osadzać to inna firma. Nic im nie mówię. Z moich doświadczeń wynika, że tak nie ma. Że najpierw trzeba sobie wykuć, rurkę zagipsować, a dopiero potem się przewody wkłada. Nie ma tak, że firma bierze firmę z zewnątrz i im płaci za usługę, żeby oni wykuli i zagipsowali. Ja się z tym jeszcze nie spotkałem. Ja nie mówię, że tak nie ma. Może gdzieś tak jest. Ja się z tym nie spotkałem. Tym bardziej, że jak dają im taką stawkę, no to myślę, że firma oszczędza. I oni tutaj teraz, pracując w temporerze, zarobią więcej jak tam na festa, ale nie idą. Ja bym za tą kwotę się nie zgodził na festa. Szczególnie jakby taka robota była. No bo jeszcze jak dobra robota, gdzieś tam jakieś dłubanie, coś tam gdzieś na warsztacie, no to tam jeszcze no mało zarabiam, ale za to się nie narobię, nie? Czysta praca. To remont mieszkań to jest jedno z najgorszych. Tutaj chłopaki se ciągną przewody, budują trasy czyściutko, no, tylko że inżyniera się trzeba bać. Czyściutko, a tam idą na remonty mieszkań. No, ale taka dzisiaj sytuacja była śmieszna, bo no, takie odnoszę wrażenie, że inżynierek nosili prześladowania. Wczoraj przyszedł o 16:30, tylko do mnie, do nikogo innego. Od razu wszedł i od razu walił tam, gdzie ja stoję, bo idzie, że ten. Dzisiaj to samo. A w ogóle to taka była sytuacja, że przekręcaliśmy taką skrzynkę sterowniczą do ściany, nie? No i węgiel mi mówi, żebym czwórki śruby załatwił. No a ja załatwiłem czwórki, ale na krzyżak. On mówi, że na krzyżak to niedobre są, bo to krzyżak zaraz się zepsuje, żeby imbusa poszukać. Ja mówię, że nie mamy imbusa, tylko krzyżaki są. To on idzie do głównego magazynu i przyniesie imbusy. No i poszedł. Jak on poszedł, to ja stałem. Ale byłem czujny. No oczywiście jest tam, dochodzi w pół do piątej, wchodzi inżynierek. No to ja spanikowałem, chwyciłem pach za wiertarkę, powiedziałem, że był z gwintownikiem, wiertarka z gwintownikiem i gwintuje. Już zagwintowana raz dziury. A inżynierek się patrzy na mnie. No i tak gwintowałem, że przy czwartej złamałem gwintownik. No i inżynierek poszedł. Przychodzi mój kolega z Węgier. No ja mu mówię, jaka była sytuacja, nie? Przyszedł inżynierek, że ja spanikowałem, że stoję i zacząłem gwintować to, co już nagwintowane i złamałem gwintownik. No on mi mówi, że mnie panikował, jak inżynierek idzie. Ja mówię, no jak mam nie panikować, jak już mnie chciał dwa razy zwolnić i dalej za mną łazi, widzę, że ten filuje. A wiesz, mówię, to trzech razy sztuka, nie? Chociaż tam nie by mnie zwolnili, to nigdy się tam złego nie stało, no to teraz jest roboty dużo, to sobie jakąś pracę znalazł, no ale ta praca akurat mi się podoba, jest blisko, jest dobra, jest ta stołówka, w której się stołuje po 7 franków, to takie stołówki to już nie będę miał, na pewno, więc wolałbym tu zostać. Nie można tak myśleć. Przecież gdzieś musi istnieć jakiś inny, lepszy świat. Taka była piosenka za PRL-u. Nie pamiętam, kto to śpiewał. Szło to tak mniej więcej. Nic nie może przecież wiecznie trwać.
da 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 da. No więc wiadomo było, że kiedyś nie są zwolnią. No i prawdopodobnie to nastąpiło. Nie mam oficjalnej, nie mam oficjalnego komunikatu, ale ten kret, który od czasu do czasu mi tam coś donosi, co tam się mówiło w biurze, przyszedł i powiedział mi, że pracuje tylko do piątku. Że przyszedł inżynierek i powiedział, że ja już jestem tu niepotrzebny i żeby mi zwolnić. Także jak to mówią, do trzech razy sztuka. No uparł się na mnie strasznie. Od pierwszego tygodnia, jak tu przyszedłem, to się na mnie krzywo patrzył. I tak długo przetrwałem przy jego chęci pozbycia się mnie. Rozumiem do agencji. W agencji jeszcze nic nie wiedzą, że zostałem zwolniony. No to nie wiem, no. Jest dwa dni wypowiedzenia, no. To nie wiem, czy dwa dni się liczy w ten dzień, co ci powiedzą, czyli ten dzień i następny, czy muszą dzień wcześniej i jeszcze dwa dni. No nie wiem, myślę, że jutro będzie informacja w agencji. Tam wyślą maila czy coś. Bo to decyzja zapadła. Decyzja, znaczy inżynierek przyszedł gdzieś tak o godzinie 15. No i się uparł. Ja nie wiem, jak dokładnie rozmowa przebiegała, bo ten człowiek, który mi to powiedział, on tego nie słyszał. Tylko szef mu powiedział, że taka była sytuacja, że jestem już niepotrzebny tu w tej pracy i że trzeba mi zwolnić. No i zobaczymy, co, gdzie dalej pojadę. Wiadomo, że prędzej czy później by mnie stąd zwolnili, ale z pewnych względów wolałbym później, ale to taka atmosfera jest do dupy. Jak wiesz, że cały czas gość na ciebie dybie, co chwilę chodzi, obserwuje, poniedziałek obserwował, wtorek obserwował, a ja dzisiaj nie wiem, czy obserwował, czy nie, no ale przyszedł o 15 i że jestem niepotrzebny. Nic na mnie nie znalazł, to powiedział, że jestem niepotrzebny. No takie się tu obiekty buduje. I to wszystko trzeba zasilić. Zbudować kanały. I zasilić. No i taka to robota. Taką to robotę miałem. Dzisiaj przedostatni dzień. No, jeśli pan chce się naprawdę zmienić, to ma pan tylko dwie drogi. Albo zmienić stosunek do życia, zachowując tę samą pracę, albo tak jak ja, zmieniać pracę. A pan wie, ile razy ja zmieniam pracę, że zachowując ten sam stosunek do życia. Dzień dobry, w czwartek. No więc dzisiaj sytuacja wyglądała w ten sposób, że przyjechałem do pracy. No i zaraz tam przed dziewiątą dzwonię do agencji, czy jakieś wypowiedzenie dostali. Odwołanie mnie z pracy. No, on mówi, że nic. Mówi, że nic, dzwonił, nie mógł się dodzwonić tam. I mówi, że napisał maila z zapytaniem, czy ja kończę pracę w piątek. To ja mówię, to dobra, no to czekajmy na odpowiedź. No i tak czekaliśmy do godziny 15. Oczywiście szef wielokrotnie mnie widział dzisiaj, miał okazję mi powiedzieć, ale tego nie zrobił. Nie wiem, na co on czekał. Przyszedł o godzinie 15, oczywiście niespecjalnie do mnie, tylko przypadkowo mnie spotkał.
i mówi do mnie tak: Tomasz, a ty wiesz, że ty masz jutro ostatni dzień? Ja mówię: nie. No jutro masz ostatni. Ja mówię: jak to jutro mam ostatni? Dzisiaj jest czwartek, mam 2 dni wypowiedzenia, to nie może być jutro ostatni. Aha, to w poniedziałek. Ja mówię: dobrze, w poniedziałek mam ostatni dzień. Także w poniedziałek jeszcze idę do pracy, a później to nie wiem, co będzie. Coś się dzieje, dokąd ja jadę. Mam do pokonania 180 km. Jadę do kantonu Nidwalden. Miałem iść w poniedziałek do pracy jeszcze, ostatni dzień, ale nie pójdę już tam. Nie pójdę już tam, ponieważ dostałem ofertę pracy w Stanos, w firmie, w której już pracowałem do stycznia tego roku. Tam są takie firmy na moim kanale, gdzie jeżdżę autem służbowym. Ja tam pracowałem bezpośrednio w firmie, bez agencji. No ale że sytuacja ekonomiczna podobno jest kiepska, to nie ma pracy. I zostałem wysłany na 2-tygodniowy urlop, po czym zwolniony. Teraz jakąś robotę mają, nie wiem jaką, nie wiem na ile, czy na 2 tygodnie, czy na 2 miesiące, nie wiem, ale chętnie tam jadę, bo tam już mnie znają, wiedzą, kto przyjedzie, nie muszę nic nikomu pokazywać, udowadniać, nie muszę się bać, że mi inżynierek będzie szpiegował, bo tam z reguły pracuję sam i sam sobie jestem szefem. Więc jadę w tej chwili do miejscowości Roosevelt. Znam tą miejscowość, ja tam już kiedyś mieszkałem. Co prawda w innym hotelu, ale mieszkałem. Teraz jadę tam do jakiegoś guesthouse'u. Nie wiem, co to za hotel, nie wiem, ile kosztuje. Ogólnie to chciałem do tego hotelu, gdzie mieszkałem ostatnio, się wprowadzić, ale dzwoniłem tam. Nie wiem, jakieś dziecko telefon odebrało, nie dało się w ogóle dogadać. Później dzwoniłem tam do tego punktu, gdzie sprzedają pizzę. Tam nic nie odbiera, nie wiem. Ostatnio jak z tego hotelu wyjeżdżałem, to chodziły słuchy, że właściciel ma się zmienić hotelu. Więc może wszystkich tych Portugalczyków, którzy tam byli, pogonił. No bo skoro pizzeria jest nieczynna w sobotę, no to jest dziwne, bo to największy ruch mają, więc nie wprowadziłem się do tego hotelu. A ten hotel jest z drugiej strony. I żeby dojechać do pracy, muszę przejechać, co prawda autostradą, ale przez Lucernę. No i tam zawsze jest korek, bo ja już jeździłem przez Lucernę w tym kierunku do Roosevelt. Znam tą drogę i wiem, że tam zawsze jest korek i trzeba jechać czasami pół godziny nawet w korku, no ale nie poradzę. Tamten hotel prawdopodobnie jest nieczynny, tak myślę, skoro nikt nie odbierał. Więc muszę jechać tam. A jadę chętnie, no bo wiem, do jakiej pracy jadę. Taki mam widok z pokoju. Tak wygląda pokój. Jest umywalka. Hotel Rusli. No cóż, ja tu już mieszkałem. Dopiero jak
jak tutaj przyjechałem i wszedłem do środka, to sobie przypomniałem, że ja tu już mieszkałem. Ja już w tylu miejscach mieszkałem, że nie wszystkich pamiętam. Hotel kosztuje 750 na miesiąc, ale można płacić co tydzień, to wtedy jest po 200 za tydzień. Ja na razie zapłaciłem za tydzień. Na pewno będę mieszkał dłużej, chyba że znajdę coś innego, tańszego, bo no, to nie jest to zbyt tanio. Bo miesiąc to nie jest 4 tygodnie, tylko jest czasem ciut więcej i to nie wychodzi tanio. No ale zobaczymy. Poza tym nie podoba mi się to, że trzeba przez tę Lucernę jechać, no ale to nic, no. Na razie zapłaciłem za tydzień, a później się zobaczy, co to będzie. No jest kuchnia, można gotować. No, tamta właścicielka z tamtego mieszkania bardzo elegancko się zachowała, bo jak mi powiedziałem, że wyjeżdżam, to ona mi mówi: o, Tomasz, to ja ci muszę oddać pieniądze, bo ty masz za dużo zapłacone. No i zwróciła mi więcej niż powinna chyba, zresztą nie wiem, jak ona to policzyła. Zwróciła mi 250 franków. No, taka kuchnia do używania. W lodówce niespodzianka. Zaraz pokażę. Otwieram lodówkę, a tu... masło podlaskie. Są tu nasi. To niedobrze. Tak więc dziękuję za dotrwanie do końca, za obejrzenie w całości mojego filmu. Tych, którzy oglądają mnie pierwszy raz, zachęcam do subskrybowania kanału, żeby kanał zasubskrybować. Pod filmem znajduje się taki napis subskrybuj. Trzeba nacisnąć ten napis, a później u góry taki wyskakuje dzwoneczek. To ten dzwoneczek też naciskamy. No i oczywiście zachęcam również do łapka w górę, jeśli film się podobał, i zapraszam do komentowania moich filmów. Na dzisiaj dziękuję, pozdrawiam, do następnego razu. Ciao!